COVID-19 jest poważną chorobą i czyni poważne spustoszenie w naszym organizmie. Czasami skutki są dalekosiężne i wpływają zarówno na nasz mózg, jak i na układ oddechowy, jak i na układ naczyniowy. Nie jestem specjalistą, ale od 2 lat ciągle o tym czytam. Leczenie jest najważniejsze. Oddziały covidowe są niezwykle ważne, ale pod warunkiem, że jest to leczenie, a nie dziwne praktyki podawania remdesiviru, ekstremalnie drogiego, i leków zbijających gorączkę. Dlaczego dziś w terapii nie są stosowane leki takie jak iwermektyna, amantadyna, hydroksychlorochina i kilka innych leków znanych? Wiemy też, że remdesivir przyniósł bardzo złe wyniki w badaniach nad ebolą. Stosowanie remdesiviru okazało się po prostu ekstremalnie niebezpieczne. Czyli musimy powiedzieć sobie jasno, że jeżeli chcemy przezwyciężyć pandemię, to przede wszystkim musimy leczyć chorych. Leczyć, a nie udawać, że leczymy. I nie stosować stręczenia szczepionek nawet tym, którzy poważnie obawiają się konsekwencji zdrowotnych zastosowania takich preparatów. Czy tworzenie oddziałów covidowych jest opłacalne dla ordynatorów? Jest to dodatkowa trudna płaca, czy jest opłacalne? Teoretycznie, finansowo tak, natomiast do tej pory wiele szpitali nie ma jeszcze wypłaconych za zeszły rok pieniędzy. Także obiecane jest, wykonane niekoniecznie. Pan jest ordynatorem szpitala w Nowym Targu. Tak. Jak wygląda transformacja szpitala na oddział covidowy? Żeby zobrazować, załóżmy, że jest 1000 miejsc i 900 pacjentów w środku. Czyli jak się zrobi oddział covidowy, wszyscy pacjenci muszą zostać przeniesieni na połowę szpitala. Znaczy nie tak do końca, bo to w praktyce, no jeżeli cały szpital jest przekształcany w szpital covidowy, no to wtedy gdzieś ci pacjenci z tego szpitala muszą znaleźć miejsce. I jednocześnie pacjenci, którzy tam mogli być leczeni, no nie mają gdzie być leczeni. Natomiast w praktyce to są przekształcane poszczególne oddziały i szpital, który ma tam powiedzmy 500 łóżek, to ma tam kilkanaście różnych oddziałów i jeden, dwa z tych oddziałów w zależności od decyzji wojewody, bo to niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z potrzebami, jest decyzja wojewody, jest przekształcany. I pacjenci, którzy do tej pory znajdują się na tym oddziale, no albo muszą iść do domu, albo trafiają na inne oddziały, no jakoś następuje tam dyslokacja tych pacjentów. No i tworzony jest oddział, który pojawia się zaciąg personelu, no i jest to trochę tak na zasadzie naszego pospolitego ruszenia z czasów Polski Szlacheckiej. Jak wygląda praca na oddziale covidowym? Generalnie rzecz biorąc ciężko. No są ciężcy pacjenci z różnymi dolegliwościami. Nie ma, to jest główny problem, na takim oddziale nie ma stałego zespołu. To jest zespół organizowany ad hoc. Zespół, który jakby powstaje z przypadku i tworzy się w ogniu walki. No, jakie jest zgranie, jakie jest doświadczenie tego zespołu, no to każdy, kto pracuje w jakiejś drużynie, wie, że na początku to nie wygląda na pewno dobrze. Czy ci ludzie są odpowiednio przeszkoleni w takim razie? Bo pytanie jest, czy ludzie umierają na COVID, czy na niewłaściwe procedury medyczne, skoro przychodzą z łapanki? Bardzo trudne pytanie. Personel jest, no właśnie trochę, tak jak pan powiedział, z łapanki. Natomiast na co ci ludzie umierają tak do końca? To tego tak naprawdę nie wiemy, bo to, że oni umierają na COVID, będąc zakażonymi wirusem, jest wynikiem tak naprawdę decyzji administracyjnych i instrukcji Państwowego Zakładu Higieny obowiązującej od wiosny zeszłego roku, która mówi, że pacjent, który ma dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub pacjent, który ma objawy COVID-19, na co by nie był chory, to umiera jako przyczyna zgonu COVID i tak należy wpisać w kartę zgonu. Jeden jedyny wyjątek to jeżeli się zginie w wypadku. A pan chodził w całym tym stroju antybakteryjnym? Nie odpowiem. Dlaczego?
No bo są pewne jakby wymogi formalne, natomiast no, nie tak do końca da się pewne wymogi spełnić. Te stroje są wyjątkowo niewygodne, wyjątkowo utrudniające pracę. Na oddziale covidowym dyżury miałem pojedyncze, natomiast moje doświadczenie, gdzie jakby no, miałem okazję się przekonać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, to był mój oddział, gdzie w pewnym momencie okazało się, że mamy połowę pacjentów i połowę personelu dodatnią. No i nic. Więc... Czy pacjenci, którzy nie byli chorzy na COVID, byli zaniedbywani? Niekoniecznie u pana w szpitalu. Znaczy generalnie co do zasady tak, systemowo to było. Dlatego, że decyzją administracyjną cały system opieki zdrowotnej był przestawiany na leczenie jednej jednostki chorobowej. I pacjenci, którzy mieli taką sytuację, że chorowali na coś innego, mieli problem. Bardzo ładnie zainteresowani mogą sobie wygooglować, poczytać o szczegółach, zobaczyć statystyki, jak to wyszło w roku 20. Przedstawiła dziennik Gazeta Prawna. Dziennik Gazeta Prawna to przedstawił, tam bodajże 20, chyba 1, to w poniedziałkowym numerze, września. Bardzo ładne zestawienie na temat nadumieralności w roku 2020, gdzie no jeżeli nagle z powodu decyzji administracyjnych, podkreślam, niemedycznych, spada o właściwie 20%, ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych, jeżeli 2 miliony hospitalizacji się nie odbywa, no to coś z tymi ludźmi się musi stać. No to, że w latach tam powiedzmy 17, 18, 19 była określona liczba świadczeń zdrowotnych, określona liczba procedur medycznych wykonywana i nagle w różnych działach różnie to wygląda, ale przeciętnie to wszystko nagle spada o 20%, no to co się stało? Więc tu jest ogromny problem i nieszczęście, zresztą też to w Gazecie Prawnej jest bardzo ładnie pokazane, że kraje, które zaliczyły najwyższą nadumieralność, to są kraje, które mają bardzo kiepsko funkcjonujący system ochrony zdrowia. Kraje, które mają dobre, wydolne systemy ochrony zdrowia, tą nadumieralność miały niewielką albo nawet ujemną, czyli mniej osób zmarło w erze COVID-a niż przed. Mówimy o Skandynawii całej. A jak przez ostatnie półtora roku wyglądało przyjmowanie ludzi po wylewach i udarach? Bo tutaj jest potrzebna natychmiastowa. No właśnie. No nie wyglądało, bo najpierw taka osoba, zresztą no te procedury dalej obowiązują, taka osoba najpierw jest testowana w kierunku zakażenia wirusem i no oczywiście w tej chwili to jakby troszeczkę przyspieszyło, te działania są szybsze, więc tego czasu się traci mniej. Natomiast no faktem jest uwidocznionym w statystykach, że w zeszłym roku było z bliżej niewiadomego powodu 40% mniej udarów, było o 1/3 mniej ostrych zespołów wieńcowych, czyli zawałów i aż, bo tu jest jakby szczytowe osiągnięcie, aż o 80% mniej Polaków miało zdiagnozowanego raka płuc. To znaczy co, oni nie zachorowali? To tworzy się dług zdrowotny. Tak, i w tej chwili to widzimy. Ja to widzę na swoim oddziale, gdzie jest rzecz, no, której wcześniej nie było. Mianowicie mamy coraz więcej pacjentów, którzy są zdiagnozowani na etapie, gdzie już nie ma możliwości leczenia przyczynowego i w zasadzie jedynym racjonalnym leczeniem jest leczenie objawowe, jest medycyna paliatywna. I ci ludzie no, w ciągu ostatniego roku, półtora roku odbili się od systemu i stracili swoją szansę. Czy wśród chorych widzi pan niepożądane skutki szczepień dostępnymi preparatami? Jakby nie ten typ oddziału, więc trudno mi jest się wypowiedzieć na to, na ten temat. Problem jest, że my nie mamy właściwie dobrej rejestracji działań niepożądanych. W Polsce praktycznie rzecz biorąc nie występują NOPy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne.
Aczkolwiek... Nie są rejestrowane. Tak, nie są rejestrowane w sensie takim no, biurokratycznym. To nie jest, że one nie występują w rzeczywistości. Zgłaszalność, realna zgłaszalność tych odczynów poszczepiennych jest poniżej 1% w polskich warunkach. Zresztą w ogóle no, w różnych krajach ten odsetek nie jest wielki, jest kilkuprocentowy. Bardzo często możemy się spotkać z sytuacją, gdzie lekarz, pielęgniarka tłumaczą, że no, to takie zaczerwienienie ręki, a tam jeden dzień gorączki, to tak może być po szczepieniu, to nic takiego, nic się nie dzieje. Prawda, tak może być, natomiast to jest w dalszym ciągu niepożądany odczyn poszczepienny i zgodnie z obowiązującymi przepisami on powinien być zgłoszony. Kto w polskich warunkach, też o tym mało kto wie i generalnie ludzie o tym nie wiedzą, kto może zgłaszać NOPA? NOPA może i ma obowiązek zgłosić fachowy pracownik systemu ochrony zdrowia, czyli lekarz, pielęgniarka. Jeżeli ja jako lekarz będę miał pacjenta, u którego wystąpi niepożądany odczyn poszczepienny i ja tego nie zgłoszę, to ja mogę być penalizowany za to. NOPA może też zgłosić każda osoba zainteresowana. Może to być sam pacjent, może to być mama dziecka, u którego spuchła rączka i to wszystko się zgłasza do sanepidu. Natomiast pytanie, co to jest ten sławetny NOP? Bardzo prosta definicja, dostępna na przykład na stronach Państwowego Zakładu Higieny. NOPem jest każde zdarzenie, którego wystąpienie nie było celem podania szczepionki, występujące w ciągu 28 dni od podania szczepionki. Tyle. W związku z czym, jeżeli cokolwiek się stanie, co jakby nie było w planie, to to powinno być zgłoszone jako NOP. Jeżeli w ciągu tych 4 tygodni osoba, która była zaszczepiona, dostanie, nie wiem, zawału, udaru, umrze, spuchnie, duszno i cokolwiek się dzieje, to to zgodnie z definicją jest NOP i powinno być zgłoszone. A jakie mogą być NOPy po dostępnych preparatach? Tego tak do końca nie wie nikt. Z tego, co już wiemy, no to mogą być zaburzenia w obrębie układu krzepnięcia, zaburzenia w układzie odpornościowym typu anafilaksję. No przecież zaraz od początku mówiło się o możliwości wstrząsu anafilaktycznego, zapalenia mięśnia sercowego są opisywane. Jest cała masa. Natomiast ile tak naprawdę, to no niestety, ale ten czas obserwacji jest za krótki i no przy bardzo niskim poziomie zgłaszalności tych NOP-ów no to będzie dość długo trwało, zanim to jakby wyjdzie, bo to są rzeczy, które wychodzą z czasem. My tego nie wiemy z góry. Najpoważniejsze są jakby wyłapywane czy opisywane w ramach badań klinicznych, natomiast to, co dzieje się w populacji globalnej, no to tego żadne badania kliniczne tak do końca nie pokażą. Czy nie zaszczepieni to siewcy śmierci? Zaszczepieni również mogą przenosić wirusa i zarażać, więc... Ale mają się stać wrogiem publicznym. Tak, ale to jest kwestia medialna, a nie realna, tak ja uważam. I kwestia wprowadzania jakichś podziałów, no to w zasadzie już starożytni mówili divide et impera, w związku z czym, jeżeli skutecznie podzielimy społeczeństwo, to sobie spokojnie możemy rządzić. I chyba o to chodzi. A może szczepionki genowe uodparniają, a ich przeciwnicy to rzeczywiście foliarze? No, ale uodparniają w jaki sposób? Jeżeli okazuje się, że no miało to dawać odporność, no ale trzeba podawać jednak trzecią dawkę, bo te dwie nie za bardzo. W tej chwili Izrael zaczyna rozważać, że chyba jednak czwartą dawkę trzeba wprowadzić, bo i ta trzecia się nie do końca sprawdza. Podobny problem zaczyna występować w Norwegii, gdzie okazuje się, że po trzeciej też chyba nie tak do końca z tą odpornością. No więc coś tu nie gra. Jakie są podobieństwa propagandy covidowej i propagandy III Rzeszy? No, generalnie rzecz biorąc, no to co już starożytni mówili, czyli divide et impera. Podzielimy, napuścimy jednych na drugich, tych bez gwiazdy napuścimy na tych z gwiazdą, tych z żółtym trójkątem napuścimy na tych malinowych i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy możemy sobie zarządzać. No niestety wszelkie tego typu działania jakby
dzielące społeczeństwo, różnicujące społeczeństwo, no, nie kończą się dobrze i to właściwie no, cała historia, to nie tylko historia XX wieku, ale cała historia ludzkości pokazuje, że wszelkie działania mające na celu skłócenie jednej grupy ludzi z drugą grupą ludzi, długofalowo nie przynoszą żadnych dobrych efektów. Krótkofalowo, owszem, dla dzielącego tak, natomiast dla danego społeczeństwa jest to przeważnie katastrofalne. Patrząc w przyszłość, jeśli dalej będzie postępować segregacja sanitarna, jak świat będzie wyglądał za kilka lat? No, tak jak powiedziałem, no, były już opaski z gwiazdą, były różnych kolorów trójkąty, no, w tym kierunku może to zmierzać. Natomiast miejmy nadzieję, że pomimo licznych naruszeń obowiązującego systemu prawnego, jednak no nie dojdzie do złamania 32 artykułu naszej Konstytucji, który zakazuje wprost dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Ale ta dyskryminacja jest też wprowadzana nie wprost, że zwalnia się ludzi, nie dopuszcza się ich do pracy, zabrania się przychodzić do pracy, jeśli nie są zaszczepieni. To znaczy, są takie ruchy, natomiast w sytuacji osoby, która na przykład, to jest moje zdanie, osoby, która zostałaby zwolniona z pracy dlatego, że nie wiem, nie ma aktualnego ujemnego wyniku testu, czy jest niezaszczepiona, to dla tej osoby długofalowo to może być świetna sprawa. Dlatego, że musi tylko znaleźć dobrego prawnika i w zasadzie każdy sąd, zgodnie z literą prawa, no ewidentnie nastąpiło złamanie ustawy zasadniczej, no, bo był jakiś czynnik, który spowodował dyskryminację. No, mówimy o tolerancji, mówimy o homofobii, mówimy o innych fobiach, o antysemityzmie i tak dalej, no ale przecież to jest kurczę ta sama półka. Nieważne jaki powód. Czy powodem jest brak szczepienia, czy powodem jest orientacja seksualna, czy powodem jest pochodzenie narodowościowe. To jest w dalszym ciągu dyskryminacja. I tyle, no i no nie może tego być, no. Co powinniśmy zrobić, aby temu zapobiec? Marsze wydają się kontrolowanym zabiegiem, aby antyszczepionkowy lud mógł wyładować emocje. No powinniśmy jednak działać w różnej formie naciski, starać się nie dopuścić do tego. No, tym bardziej, że oczywiście może to różnie w różnych grupach zawodowych wyglądać. Natomiast czym grozi na przykład wprowadzenie segregacji sanitarnej w systemie ochrony zdrowia, to pokazali Francuzi, którzy mimo dość wysokiego stopnia wyszczepienia po wprowadzeniu segregacji sanitarnej dla pracowników medycznych okazało się, że część szpitali musi się zamknąć z powodu braku kadry. W Polsce w sytuacji, gdzie już w tej chwili są zamykane oddziały, są zamykane wręcz niektóre szpitale z powodu braków kadrowych, no zrobienie czegoś takiego no zaowocuje tym, że ten system, który jeszcze gdzieś tam jakoś działa, no już w ogóle przestanie działać, no bo nie będzie kadry. Tyle. No, są, że tak powiem, szpitale, gdzie ten poziom zaszczepienia pracowników jest dość wysoki, ale są szpitale, są rejony, gdzie ten poziom zaszczepienia pracowników medycznych jest no, niewiele powyżej średniej krajowej, więc nagle zwolnić połowę pielęgniarek, opiekunek i lekarzy w sytuacji, kiedy nie ma kto obsadzić dyżurów? Także to zresztą to, co tutaj no, powiedział wręcz minister zdrowia, że on chciałby różne rzeczy, na to replika premiera była, że ze względów społecznych, niezadowolenia i tak dalej, to jest nie do wprowadzenia. I to jest prawda, dlatego że to, no, to już system, który nie działa, byłby już kompletnie wtedy sparaliżowany. No. A propos Morawieckiego i Niedzielskiego. Czy osoby odpowiedzialne za lockdown i paraliż służby zdrowia, to jak mówi poseł Braun, zbrodniarze? Być może tak. Dlatego, że
no zobaczymy, jakie będą efekty. No, na razie dotychczasowe efekty mamy w postaci dziesiątków tysięcy nadmiarowych zgonów. Część tych zgonów no, da się przypisać mniej lub bardziej racjonalnie wirusowi, natomiast no, w dalszym ciągu duża część, ponad połowa tych zgonów nadmiarowych no, nie daje się przypisać wirusowi, więc są to zgony, które są wynikiem no, oględnie mówiąc bardzo mało przemyślanych decyzji administracyjnych rządzących. W sztuce 19 południk Machulskiego prezydent chce objąć rolę oświeconego dyktatora. Ja widzę kilka typów w Polsce. Simon, Horban, Niedzielski, Morawiecki. A pan kogo typuje? No, oświeconego dyktatora mamy przecież w zasadzie. Taki nieduży człowiek, wiekowy. Ostatnio zrezygnował z funkcji w rządzie i no, on jakby aspiruje cały czas do tej funkcji. Natomiast, no cóż, co wyniknie z walki delfinów, to zobaczymy. Być może szczęśliwie te wszystkie delfiny pójdą na dno i wtedy jakieś szczęśliwe zakończenie, inne może nieco niż w tym spektaklu teatru telewizji. Spotykają pana jako lekarza konsekwencje głoszonych poglądów? Na razie nie. To znaczy, no, dlaczego miałyby spotykać jakieś konsekwencje, no. Trzeba Ciukiewicza czy Bodnara przesłuchuje. No tak, ale to jest, że tak powiem, kwestia pytania o wyjaśnienie pewnych rzeczy, poglądów. No, ja mogę uargumentować wszystkie moje, że tak powiem, wypowiedzi w ten czy w inny sposób racjonalnie. Ja nigdzie nie zgłaszam jakichś dziwnych teorii. Natomiast osoby, które rzeczywiście, że tak powiem, mogą mieć problem w związku z swoimi wystąpieniami, czy mają problem, no to chociażby profesor Simon, który ma sprawę w Izbie Lekarskiej, ewidentne naruszenie kodeksu etyki lekarskiej i wszelkich zasad, występując w reklamie maseczek. To jest no, zakaz reklamy przez lekarzy, jako lekarzy czegokolwiek, no to przecież jest od lat i to jest rzecz, która jest no, dość poważnie ścigana przez izby lekarskie. No, no, przepraszam, no, jakaś różnica między lekarzem a celebrytą reklamującym raz proszek do prania, raz płyn na porost włosów, a trzecim razem jeszcze inny preparat, no to chyba musi być, no nie? Wielokrotnie było to podkreślone na kanale Gadowski TV, ale ciekawi mnie pana odpowiedź. Czy te maseczki kiedykolwiek były skuteczne? W praktyce raczej nie. W praktyce raczej nie. Wiele badań pokazuje, że to w zasadzie no, nic nie daje. Jest to bardziej taki środek pro psychę niż pro rzeczywiste działanie. Józef Białek w swojej książce stawia znak równości między COVID-em a grypą. Co pan o tym sądzi? Dwa różne wirusy, dwie różne choroby, tak znak równości postawić to się nie da. To są no, dwie różne choroby, no, dwa różne kody ICD-10 i tak dalej, więc to nie jest to samo, aczkolwiek pewne podobieństwa posiada. A czy grypa jeszcze istnieje? Nie widać jej w statystykach. W statystykach jej nie widać, natomiast jest i ona występuje. Z danych Państwowego Zakładu Higieny zainteresowani mogą sobie wygooglować statystyki grypy. Mamy w pierwszym tygodniu listopada zarejestrowanych ponad 100 tysięcy przypadków czy zgłoszeń zachorowania na grypę i schorzenia grypopodobne. Pierwszy tydzień listopada, 7 dni, ponad 100 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowania. Tyle. Czy w szpitalach pacjenci chorzy na COVID powinni mieszać się z innymi chorymi? No generalnie rzecz biorąc nie. No, powinna być pewna izolacja, ale to są zasady jakby izolacji, które obowiązują we wszystkich patogenach. Jest coś takiego jak patogen alarmowy, gdzie na przykład powiedzmy Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, wiele różnych bakterii,
którymi może być zakażony pacjent, wymagają izolacji tego pacjenta, bo on jest w pewien sposób jakby no niebezpieczny dla otoczenia, potencjalnie może to zakażenie przekazywać. Takim bardzo dobrym przykładem to jest bakteria New Delhi, gdzie to jest wieloodporny szczep, który no, praktycznie rzecz biorąc albo organizm jest na tyle silny, że się uda, albo no, niestety nie ma na to antybiotyków. Jest to bakteria, która przez wielokrotne pasażowanie na różnych antybiotykach nabyła oporność i w zasadzie nie ma leczenia. No i ci pacjenci na przykład wymagają ścisłej izolacji, bo mogą to przekazać. I analogiczna sytuacja. To jest pacjent zakaźny, który wymaga jakiegoś tam stopnia izolacji. No i tyle, no bo może przekazać to swoją, tą swoją infekcję. Zresztą tak a propos zakaźność, to przecież od lat się mówi i zawsze to było, że osoby na przykład chore, przeziębione, zakatarzone, kaszlące i tak dalej, nie powinny iść w skupiska ludzkie, tylko powinny przez parę dni się izolować, że nie ma bohaterstwa w chodzeniu z temperaturą i kaszlem do pracy, tylko zostaje w domu i siedzę. To nie jest nic nowego. To są rzeczy, które no, ja ponad 30 lat temu studiowałem i na studiach to już było wtedy o tym mówione, a wcześniej też. No więc... A gdyby pan dostał kontrolę nad polityką covidową, również nad systemem zdrowotnym, jakie zmiany by pan wprowadził? No przede wszystkim nie wprowadzałbym takiego koszarowania tych pacjentów. Należy się skoncentrować na osobach, u których występują objawy, które są chore, które powinny być leczone. No i tyle. No. Natomiast na pewno byłbym przeciwnikiem robienia tego, co się robi, czyli przestawiania systemu ochrony zdrowia na jedną jednostkę chorobową kosztem pozostałych chorych. To na pewno. I tutaj jakby jest jedna rzecz, o której ja zawsze wspominam, a którą generalnie rzecz biorąc media, nie wiem, czy celowo, czy przypadkowo mylą i przedstawiają źle. Bo epatujemy społeczeństwo ilością zakażeń. Mamy dzisiaj tam 18,5 tysiąca zakażeń. Zakażony nie znaczy zachorowany. Osoba, która jest zakażona, to nie jest osoba chora. Z takich zakażeń można by było powiedzieć, no oczywiście, no, można zarzucić mi, że trywializuję sprawę, ale 90% społeczeństwa, 90% ludzi jest zakażonych wirusem opryszczki. Ilu na co dzień widzimy ludzi z opryszczką? Niewielu. Czasem się zdarzy, ktoś tam ma to zimno na wardze, prawda? Ale 90% tego wirusa posiada, czyli jest zakażona. Jest nosicielami tego wirusa. Podobnie sprawa ma się na przykład z bakterią Helicobacter pylori, gdzie połowa populacji jest zakażona. Problemy związane z tym zakażeniem mają stosunkowo nieliczni. Więc tutaj no nie można tego tak wprost przenosić, a niestety media to tak przedstawiają, no i tak to wygląda. No. Jeśli wyjdzie klasyczna szczepionka na COVID z osłabionym wirusem, zaszczepi się pan? Nie wiem, odpowiem. Na razie jakby nie planuję, bo z moich dotychczasowych doświadczeń medycznych wygląda to w ten sposób, że tak jak wspomniałem, no w pewnym momencie okazało się, że na oddziale mamy połowę oddziału pacjentów i połowę personelu z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa. Ja ten test oblałem, zresztą dwukrotnie. Natomiast później jak sprawdzałem, posiadam wysokie miano przeciwciał. Mówiąc krótko i po ludzku, kontakt miałem, sobie poradziłem, a co dalej, nie wiem, zobaczymy. Czyli ci, co przeszli koronawirusa, już nie muszą się szczepić? Prawdopodobnie, natomiast badania pokazują, że właśnie tu mamy jakby wynikiem tych badań jest trzecia, czwarta
proponowana w tej chwili już gdzieniegdzie dawka, że odporność po podaniu tych preparatów dość szybko narasta, ale również szybko się pojawia, szybko zanika. Bo co się okazuje? W niektórych badaniach po 6 miesiącach od podania preparatu poziom, że tak powiem, aktywny przeciwciał w niektórych badaniach wynosił około 16%. Czyli prawie wszyscy już byli pozbawieni odporności po pół roku. Natomiast Szwedzi pokazali, że osoby, które, znaczy to są wyniki z przedwakacji, czyli po roku od pierwszych przypadków zachorowań w Szwecji, te osoby, które chorowały na wiosnę zeszłego roku w Szwecji w pierwszej fali, w ponad 80% przed wakacjami w tym roku, czyli po ponad roku, posiadały nadal znamienne miana przeciwciał. Wniosek, przechorowanie daje znacznie lepszą odporność niż szczepienie. Często też spotykam się z sytuacją, że ktoś zaszczepił się pierwszą dawką, przestraszył się, bo źle to odczuł, albo dowiedział się więcej na temat tej szczepionki i nie wie, czy się szczepić drugą dawką. Czy wtedy powinien, czy dać sobie spokój? Każdy decyduje indywidualnie. Tutaj ja na pewno niczego nie podpowiem, czy ma robić tak, czy ma robić inaczej. No taką jakby pewną podpowiedzią, sugestią może być oznaczenie sobie miana przeciwciał. W przypadku na przykład żółtaczki typu B, gdzie no od paru dziesięciu lat szczepimy dzieci i praktycznie rzecz biorąc mamy populację niepodatną na żółtaczkę typu B, u niektórych ta odporność zanika i przed, na przykład przed zabiegiem, no, można oznaczyć miano przeciwciał. Jeżeli ono jest niskie, no to wtedy można doszczepić. Jeżeli ono jest wysokie, no to nie ma takiej potrzeby. Mówię o żółtaczce szczepiennej typu B. Jak to wygląda, ale tu mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia. Jak to wygląda w przypadku wirusa SARS? Tu mamy rok doświadczenia niespełna, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie. Profesor Gut uważa, że dzieci, które zarażą się COVID-em w szkole, stają się niebezpieczeństwem dla swoich rodziców i dziadków. Czy może w takim razie powinniśmy zachęcać dzieci do szczepień? Wydaje mi się, że nie. Tutaj jakby taką informacją, podpowiedzią może być raport Towarzystwa Szczepień i Uodpornienia Brytyjskiego, który został opublikowany w połowie lipca tego roku na brytyjskich stronach rządowych, który, no, to jest wielostronnicowy raport, który analizuje za i przeciw szczepienia osób małoletnich. Oni tam analizują przede wszystkim grupę 12-17 i konkluzja tego raportu jest: nie rekomendujemy. Tyle Brytyjczycy na ten temat. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może sobie to wygooglować, w oryginale przeczytać. Jeżeli ktoś nie chce, to na ten temat pisała pod koniec lipca nasza Rzeczpospolita. Jakby relacjonując ten brytyjski raport, przedstawiając wnioski z tego raportu, także ten materiał w języku polskim jest w archiwalnym tłumaczeniu Rzeczpospolitej. Też można sobie poszukać. Dziękuję bardzo panu. Moim i państwa gościem był dr Radosław Czosnowski. Medycyna jest nauką, ale w większej części jest misją i usługą. To ostatnie brzmi najbardziej szokująco, ale jest po prostu usługą. I tak należy traktować medyków. Ich powinnością i posłannictwem jest leczenie. Nie przymuszanie ludzi do określonych praktyk, tylko leczenie. I dopóki, moim zdaniem, myślenie nie wróci na te tory, będziemy mieli do czynienia z głębokim rozkładem moralnym środowiska medycznego. Szkoda. Właśnie najgorsze jest to, że medyków, którzy tak postrzegają medycynę jak ty, w obecnych czasach się ukaże. Na przykład robiłem dla Telewizji Trwam materiał "Jest szczepionka, nie ma leku". Byliśmy w przychodni doktora Bodnara i u doktora Bodnara normalnie były kolejki.
w momentach, kiedy przychodnie były zamknięte. Zjeżdżali się ludzie z całego Podkarpacia. Stali w kolejkach wszyscy chorzy na COVID, a doktor Bodnar i reszta bez maseczek, bo leczyli się amantadyną. Drodzy widzowie, zachęcam Was do subskrypcji kanału Gadowski TV. A za tydzień rozpoczynamy nowy etap Ludożercy. Będziemy zajmować się tematyką ochrony życia. A jako pierwszy będzie niepokorny dominikanin, ojciec Jacek Norkowski. Zjedzmy go razem.